pan Andrzej Zieliński. Proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym zadać pytanie odnośnie zapisu w paragrafie 6, ustęp 1, punkt 2. Mianowicie, czy na tym etapie rozmowy nie tylko z liderem, ale ze wszystkimi gminami wchodzącymi w skład lubelskiego obszaru funkcjonalnego była mowa o tym wkładzie, zarówno organizacyjnym, finansowym, ludzkim, ale przede wszystkim finansowym, a jeśli tak, to w jakiej proporcji, ewentualnie jaka wysokość byłaby tego naszego udziału czy wkładu w program, bo rozumiemy również, że w paragrafie 9 jest mowa, że jeśli Rada na przykład miasta, czy organ uchwałodawczy gminy wchodzący w skład czy podpisującej tę umowę nie zgodzi się, to sprawę rozstrzyga sąd, więc chcielibyśmy też jako radni wiedzieć, jaki jest wkład finansowy, ewentualnie czym grozi ustalenie zbyt wysokiego wkładu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny tutaj dwa pytania zadał właśnie umowy o współpracy tych jednostek samorządu terytorialnego. Kto z Państwa radnych jeszcze ma pytania?